Otwieram punkt 5, wolne wnioski. Bardzo proszę, na piśmie. Nie widzę, dziękuję. Pani Rada dzisiaj się zaniedbała. Proszę Państwa, zamykam punkt 5, otwieram punkt 6, informacje z pracy zarządu. Szanowni Państwo, uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu gimnazjum księży Palotynów Królowej Gmina Królowej Apostołów. Uczestniczyliśmy w 40-leciu Szkoły Podstawowej nr 91. Oczywiście podaję informacje od sesji, proszę Państwa, żebyśmy wszyscy mieli tą świadomość. Uczestniczyliśmy w spotkaniu o Nowej Hucie, które zostało zorganizowane przez Instytut Daszyńskiego w NCK. Następnie, proszę Państwa, Nowa Huta, przyszłość, rozwój Nowej Huty. Następnie, proszę Państwa, odbyły się spotkania ze szkołami, z przedszkolami w sprawie konsultacji dotyczących zadań, które będą realizowane w roku 2014. Następnie uczestniczyliśmy w 60-leciu Liceum Ogólnokształcącego nr 11 na Osiedlu Teatralnym. Proszę Państwa, uczestniczyliśmy również w spotkaniach dwóch w Zespole Szkół Zawodowych na Osiedlu Spółdzielczym. Zawodowych na osiedlu spółdzielczych. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, w konkursie Norwid Szachy. To jest, proszę Państwa, turniej szachów dla pani Ani, która jest osobą potrzebującą, cel charytatywny. Wspomagamy to również ze strony Rady Dzielnicy. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, w ostatnią niedzielę w podsumowaniu Ligi Parafialnej Parafii Pocieszenia Matki Bożej. I dzielnica po raz kolejny, proszę Państwa, otrzymała ten to stojący tutaj puchar. Podziękowanie dla Rady i Zarządu 18 za pomoc w organizacji piłkarskiej Ligi Parafialnej Nowa Huta, organizator Parafia Matki Bożej Pocieszenia. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to już jest 10. edycja tejże Ligi Parafialnej i tutaj chciałbym powiedzieć, że organizatorem tej ligi jest nasz radny pan Andrzej Kowalik. Dzisiaj, proszę Państwa, członkowie zarządu uczestniczyli, proszę Państwa, w przeglądzie twórczości seniora w NCK. Reprezentacja członków Rady była bardzo duża. Serdecznie wszystkim dziękuję, seniorze także, proszę Państwa, za to bardzo serdecznie dziękuję. Byliśmy także na spotkaniach w przedszkolu 102 na osiedlu szkolnym i w przedszkolu 99 na osiedlu stalowym, proszę Państwa. To tyle ze strony mojej, co do rzeczy związanych z pracami zarządu. Pan Przewodniczący. Dziękuję. Wyjaśnienia są wyczerpujące. Pani Radna. Wiesia Dworok, pani radna, Kristyna, pan radny. Ja jeszcze chciałbym, proszę Państwa, dodać, że tu w trakcie przerwy międzysesyjnej odbywały się spotkania z ZIKIT-em, odbywały się spotkania z MPK, odbywały się spotkania z konserwatorem zabytków, jak i również ZBK. Spotkania dotyczyły komunikacji, jak i również spraw dotyczących murków, ponieważ wracamy do tego usilnie. Chcemy w końcu wyjaśnić i stanowiska, do kogo należą murki, kto ma finansować naprawę tych murków, więc to, proszę Państwa, te spotkania były naprawdę bardzo duże grono na każdym z tych spotkań radnych, gdzie te spotkania dotyczyły tych dwóch tematów, jak i również jeszcze tematu związanego ze sprzątaniem, to było również spotkanie dotyczące właśnie sprzątania. I czy można o to pytanie? Proszę. Odnośnie właśnie tego spotkania z MPO, odnośnie kwestii sprzątania, czy jakieś konstruktywne wnioski z tego spotkania? Posprzątają czy taki syf dalej? Posprzątają czy nie posprzątają, tak? No tak, no bo oczywiście spotkanie było z MPO i nie tylko, i MPO też narzeka, że jak w 2007 roku otrzymywało miasto 24 miliony złotych na utrzymanie czystości, dzisiaj otrzymuje niecałe 8 milionów złotych. W związku z tym oni nie mają możliwości, żeby utrzymać czystość na takim poziomie, jak kiedyś było. Ale
ale robią co mogą, żeby jednak sprostać naszym wymaganiom i to czyste. Nawet było poruszane osiedle zielone, pan Kowalik tutaj. Walczy, ja nie. A ja nie? Ja też. No nie, ale mówię, bo pan radny jest osiedla między innymi zielonego. No szanowniśmy bardzo. Ja się chciałam bardzo zapytać. Proszę Państwa, zamykam punkt 6 informacji z pracy zarządu. Otwieram punkt 7 oświadczenie komunikaty pani radna Elżbieta Linka pierwsza. Ja chciałam sprostować, że nie było konserwatora właśnie zabytku, bo to jest bardzo istotne. Bo wszyscy inni tu przyszli i z nami dyskutowali, a najważniejsza osoba tu do nas nie przyszła. Czyli uważamy, że nas lekceważyli. To jest bardzo istotne, bo rozmowa była, że siedzieliśmy tu, rozmawialiśmy, a nic z tego nie wynika. Również chciałam tu wnieść pretensję, że na to spotkanie, które zorganizował pan Szuba, zresztą bardzo dzielnie, tak, odnośnie, ale nie, to była interwencja twoja. Ja tutaj nie chcę zbierać, ale co prawda to nie grzech, więc że było spotkanie odnośnie sprzątania i MPO właśnie przyszło, natomiast nas lekceważył. I to też jest istotna informacja z uwagi na to, że my tutaj przychodzimy, irytujemy się, bo to walki są przeogromne. To nie pracownicy z nami powinni rozmawiać, bo tuż oni wykonują pracę. Oni nie mają pieniędzy i to ta karuzela się kręci, a teraz powinniśmy iść w plener po tych liściach, które mamy prawie, że po kolana i sobie spacerować. Panie, tak, nie ma co iść w liściach, bo mam jeszcze pan liściach. No nie ma co chodzić po liściach, bo nie wiadomo, co jest pod liściami. Ostatnio wdechnąłem też. Ja krótko chciałem powiedzieć, że ponieważ ma być uchwała w sprawie opłat za odpady, ale ta uchwała nie w pełni mnie satysfakcjonuje, to nie odstępuje sprawy i zgłosiłem kolejne argumenty do uwalenia tej uchwały do sądu dzisiaj. Wiemy, że sprawa już się toczy, więc tutaj pan radny trzyma rękę na ręce. Popieramy w pełni pana radnego w działaniach, które się odbywają w zakresie tej uchwały śmieciowej. Czy ktoś jeszcze oświadczenia i komunikaty? Właśnie ja chciałam powiedzieć, że ja się idę na rozprawę 27 grudnia. Tak jest. Pani radna jest. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze poinformować, że Państwo przekazaliśmy Państwu budżet na 2014 Rady Dzielnicy. Środki priorytetowej powierzone razem 3 187 290 000 zł, środki priorytetowe 470 000, środki powierzone 2 717 290 000 zł. Pragnę Państwu zwrócić uwagę na jeden punkt. Modernizacja i utrzymanie usług wiązanowskich, kwota 54 800 zł. I prawdopodobnie ta kwota będzie dopiero zwiększana po rozstrzygnięciu przetargu na kolejne 3 lata odnośnie utrzymania odwiedzających, jak Państwo wiecie, za kwotę 54 800 zł nie jesteśmy w stanie utrzymać odwiedzających odwiedzających, które są na terenie naszej dzielnicy. Bardzo proszę Państwa przewodniczących komisji o to, aby komisje odbyły się w tygodniu pomiędzy 18 a 22 października. Z uwagi na to, że sesja, listopada, z uwagi na to, że najbliższa sesja Rady Dzielnicy będzie się odbywała 25 listopada, stąd bardzo proszę Państwa przewodniczących o powiadomienie swoich członków, że będą posiedzenia komisji od 18 listopada poniedziałek do 22 listopada piątek, czyli zgodnie z harmonogramem. W poniedziałek są komisje, we wtorek są komisje, w środę są komisje. Bardzo proszę Państwa radnych, abyście Państwo zechcieli uwzględnić to w pracach waszych komisji. 18. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo przewodniczący to uwzględnili. Szanowni Państwo, zamykam punkt 7 oświadczenia i komunikaty. Otwieram punkt 8, ustalenie terminu następnej sesji. Szanowni Państwo, kolejna sesja Rady Dzielnicy 18 zostanie zwołana na
poniedziałek 25 listopada na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy wszystkich zgodnie z listą obecności uważam za powiatowy. Proszę Państwa, przechodzę do punktu 9. Zamykam 38 sesję Rady.